znajdzie osłonę! Dalej! Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Styles, a wygrasz medal. Naprzód! Chyba mnie lubi! O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Reszta pakuje prawo! Zajmij się! Nacieramy! Osłaniam cię! Niemcy! Z niemiecka piechota! Wyrzucam granat! Wchodzę! Kryję się! Oczy dookoła głowy! Prędko! Szkopska piechota! Szkopskie dziwy, uwaga! Podaj ten dymny! Słyszysz? Mam cię! Potrzebujemy dymu! Leci dym! Zbliżają się ze wschodu! Trzymaj się tam, brachu! Nadchodzą! Daniel, uratowałeś mi życie! Dziękuję! Potrzebuję wrogich pozycji! Dorwałem ich! Z prawej strony! Nie ma osłony! Otworzy do mnie! Trycze się ruszyły! Samą głowę! Koniec amunicji! Przeładowuję! Próbują nas wymanewrować! Gotowa apteczka dla ciebie! Ej, widzę go! Zbieramy się dalej! Cel na godzinie 12! Nie wychylać się! Rozproszyć się! Niemcy przed nami! Prawdziwy snajper! Wrogowie! Daniel, złap ten KM na half-tracku! Robi się. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Szkopy zostawiły zapasy. O kurwa! Kaj na pierwszym piętrze, krycie! Badniej, badniej! Szkopy, pierwsze piętro! Zdjęty! Sierżancie, szkopy od tyłu! Wszyscy padli! Mam go! Oflankować go!
Uwaga na flanki! Osłaniaj mnie! Dobra, czysto! Kosztuje się! Daniels, zajmij się tymi materiałami. Musimy pilnować tych dział! Ruszam do drzwi! Szkopy rozwalają myśliwce! Cóż, mama Jelo, lećcie rozwalić te działa! Tak, sierżancie! Daniels, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Wszyscy na schody! Ruchy! Kłaść na drabinę! Nie macie lęku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! Ruchy właśnie tam! Widzę zosłana! Gotowa się! Dobra, ruszyli! Płacz o tym zaporowy, żeby zdjęli się przeciwlotnicze! Szkopy koło płonącego auta! Piękny strzał! Wróg, pierwsze piętro! Daniels, zdejmij tych snajperów! Niemcy, lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Dotarli do pelotki! Wciąż się rusza! Miotacz ognia! Widzę go! Już się nie podniesie! Rozwal tego z miotaczem! Jeszcze baj! Jeszcze jeden! Czysto! Udało się! Haftraki wjeżdżają na plac! Przypuścili naszych balów w wieżyczki! Całkiem, całkiem! Zdjęci! Draśnięty! Daniel, wpadł na KM! Czysto! Zbliżają się do pelotek! Szwaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Nieźle, Daniels! Zjadzi! Daniels, szkopy na końcu ulicy! Dobij go! Dostali! Skup się! Walą do nich od tyłu! Mają na plecach haftraka! Otaczają ich! Dostał! Co to do cholery było? To na pewno Turner! Nie przestawaj! Osłania ich, żeby mogli wesprzeć Zussmana! Została tylko jedna pelotka! Woohoo! O Jezu! Mam cię! Trzymaj się! Nie! Uciekajcie! Uciekaj stąd! Szybko! Ruszaj dupę!
a trzymam skrzydła szeregowe. Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem. Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi. Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa. Ruchy! Nie widzę Zussmana! Niech to tak. Byli razem, kiedy wieża się zawaliła. Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję. Szkopy nie mogą się tu dostać. Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Atakuję przeciwnika! Utrzymać pozycję! Dawaj je tu! Musimy go spaniać! Rzucam dym! Potrzebuję wrogich pozycji! Idą na nas! Biegają po schodach! Nadchodzą z połóżka! My będą próbować otoczyć naszą pozycję! Użyj mnie za ognia, żeby go lepsze! Tak jest! Zbieramy się, dalej! Rzucam granat! Strzela! Osłaniać lewą flaszkę! Trafiłem go! Próbuję uciec! Teraz! Leży! Rób się przemieszcza! Nie ma osłony, otworzył się ogień! Daniel, potrzebuję ognia po prawej! Sierżancie! Wsparcie z południowego wschodu! Nie żyje! Szkopy przed nami! Leży! Zuch, chłopak! Musimy zaznaczyć ten strzał na P-47! Daniel, rzuć tam czerwony granat dymny! Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Leci dym! Ruch po prawej! Ruch się przemieszcza! Droga piechota! Musimy wytrzymać! Na przyczyle są P-47! Utrzymać pozycję! Lecą P-47! Rozwalał ich! Zussman! W porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zwiewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich? A więc tak jest was, ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy, narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko.